Dzień dobry. Dzisiaj się witam z Wami z ulicy Tomaszewskiego. Jesteśmy między ulicą Obornicką a Jaroczyńskiego. Jest to ulica, jest to osiedle domków jednorodzinnych. Jest tutaj naprawdę bardzo spokojnie, ale co Wam chcemy pokazać? To mieszkanie na wynajem. Jest to niewielka, lecz bardzo urokliwa kameralna kawalerka, która składa się z aneksu kuchennego, jak widzicie, i takiego pokoju dziennego, który ma powierzchnię około 17 metrów kwadratowych. Łącznie tutaj z takim korytarzem. Jak widzicie, kawalerka jest w pełni wyposażona. Mamy tutaj skórzane kanapy i fotel, miejsce albo do pracy, albo do spożywania posiłków, jak kto woli. Jest telewizor i jest naprawdę bardzo praktyczna kuchnia. Spójrzcie, jest tu nawet spora lodówka, nawet jak na kawalerkę, taką małą, to naprawdę jest to dosyć sporo miejsca. Wysokość pomieszczeń tu jest około 2,10. Dlaczego taka wysokość? Bo znajdujemy się w budynku jednorodzinnym i tutaj tą część taką jakby podpiwniczenia zorganizowano na takie małe, komfortowe mieszkanie. Dlaczego komfortowe? Dlatego, że mamy, tak jak widzicie, pokój z aneksem. Mamy naprawdę przestronną sypialnię. Sypialnia jest dosyć duża. Jak na takie, oczywiście, na taką powierzchnię, bo sypialnia ma około 8 metrów kwadratowych. Jest duże łóżko, także bardzo wygodne. Myślę, że tutaj swobodnie możecie jeszcze wstawić jakąś szafę troszeczkę wyższą, żeby mieć więcej miejsca na ubrania. Ogromnym plusem tego jest na pewno cisza i spokój, ale również to, że spójrzcie, macie taki za oknem widok na ogród. Także coś fajnego, nie? I zapraszam Was tutaj teraz do łazienki. Łazienka jak łazienka, jest kabina prysznicowa, jest wszystko to, co powinno być i miejsce na pralkę. Oczywiście ta kawalerka posiada osobne wejście i to wejście znajduje się od strony jakby ogrodu. W tym domu nie mieszkają ludzie, ten dom jest cały wynajmowany firmie, także po godzinie pewnie 16 już tutaj nikogo nie ma, jest cisza i spokój, naprawdę sielankowe warunki, do tego pełna infrastruktura, bardzo blisko, tutaj też blisko mamy do przystanku autobusowego. Myślę, że bardzo, bardzo warto rozważyć to mieszkanie. I też chciałam Wam powiedzieć, że kiedy otrzymałam prośbę, żeby pojechać, zobaczyć tą kawalerkę, zrobić zdjęcia i nagrać film dla Was, to myślałam, że wiecie, ktoś po prostu zrobił sobie w piwnicy jakiś pokój po kosztach i dosłownie, no pewnie nie zrobi to na mnie wrażenia, ale jak się wchodzi, to jest naprawdę pierwszy efekt, to jest wow, naprawdę szczerze Wam to powiem, bo spodziewałam się zupełnie czegoś innego, nic nie wiedziałam o tym miejscu, także jestem bardzo mile zaskoczona, że to wszystko jest tak poprawnie zrobione i zorganizowane, że właściciele tej nieruchomości podeszli z szacunkiem do najemcy. Także to mi się bardzo podoba. Fajnie, że jest też duża kuchenka, duży piekarnik, dużo fajnego miejsca. Możecie naprawdę wykorzystać jeszcze tutaj tą przestrzeń. Przestrzeń jest jeszcze do wykorzystania tam, gdzie stoi ta lampa. Tu jest telewizor, więc możecie też wstawić tutaj jakąś komodę. Mieszkanie ma około 29 metrów kwadratowych. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w naszej ofercie. Tymczasem życzę Wam miłego i na pewno ciepłego dnia, bo w tej chwili mamy upały w Poznaniu. Wreszcie, można by powiedzieć. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia na ulicy Tomaszewskiego. Trzymajcie się, pa!